Nasi funkcjonariusze podczas tej akcji zabezpieczyli i przeszukali zarówno samochód, jak i dom zatrzymanego. Do tej sprawy zabezpieczono samochód, pieniądze na 3 kontach bankowych, a także 2 nieruchomości na poczet ewentualnych przyszłych kar. Czynności w tej sprawie jeszcze prowadzi lubelska prokuratura okręgowa. Dopiero kiedy ona zakończy swoje czynności, będziemy mogli mówić o większej ilości szczegółów.